trzy kwartały tego roku były pod presją wzrostów cen głównych surowców energetycznych, przede wszystkim gazu, ale też energii elektrycznej, CO2, uprawnień do emisji CO2 i węgla. A wynik po trzech kwartałach wynosi na poziomie sprzedaży 7 200 mld, na poziomie wyniku EBITDA 580 milionów. Jest to wynik niższy, ale wynikający z trudnej sytuacji zarówno od strony produktowej, jak i od strony surowcowej. Główne problemy mieliśmy w biznesie agro, gdzie utrata wyniku była największa. W czwartym kwartale bieżącego roku spodziewamy się poprawy wyników. Ceny surowców kształtują się na oczekiwanych poziomach i w obecnej sytuacji biznes, szczególnie nawozowy, powinien wygenerować lepsze wyniki.